Lepieniem i wypalaniem naczyń glinianych zajmowali się garncarze. Wynajdowali oni złoża odpowiedniej gliny, z której przygotowywali masę garncarską. Z niej wygniatano następnie dno oraz zaczątek ścianki naczynia. Następnie dolepiano kolejne wałki masy. Spajano miejsca ich łączeń, a następnie zacierano je drewnianym nożykiem, szmatką bądź wiechciem trawy. Podczas tych czynności nadawano już odpowiednią grubość ścianek oraz kształt naczynia, szczególnie poprzez formowanie załomu jego brzuźca oraz wylewu. Pierwsze garnki wczesnośredniowieczne powstawały bez użycia koła. Jego zastosowanie niewątpliwie usprawniło produkcję. Na ogół pełniło ono funkcję stolika obrotowego, ułatwiającego dolepianie kolejnych wałków masy garncarskiej, wygładzanie powierzchni naczynia, a także jego zdobienie z wykorzystaniem specjalnego drewnianego grzebyka. Do popularnych motywów zdobniczych należały pasma do okolnych linii prostych i falistych. Po wykonaniu naczynia odcinano je od podłoża, następnie suszono na słońcu, a później wypalano w ognisku. Uprawianie łowiectwa wynikało z rozmaitych potrzeb, związanych najogólniej z eksploatacją zasobów leśnych, ochroną ludzi przed groźnymi drapieżnikami, czy wreszcie z pewną formą rozrywki, uprawianej ze szczególnym upodobaniem przez władców i rycerzy. Na pomyślny wynik polowania wpływała znajomość zwyczajów zwierząt, umiejętność ich tropienia, a w niektórych przypadkach również zdolność do działania zespołowego. Nieprzypadkowo zatem traktowano je jako sprawdzian zręczności rycerskich, które przydawały się potem w boju. Natomiast przywilejem władców były łowy z sokołami. Używane do nich ptaki często sprowadzano z zagranicy, a ich ćwiczeniem zajmowali się sokolnicy. Do połowu ryb używano różnego rodzaju sieci, sporządzanych przy pomocy drewnianych kleszczy lub igielnic. Spore efekty przynosiło wykorzystywanie samołówek, zwłaszcza jazów, w postaci wiklinowych lub drewnianych wierszy. Łowiono również na wędkę lub przy zastosowaniu żelaznych ości. Ryby były niezwykle cenionym daniem na słowiańskim stole, a po niektóre gatunki, jak na przykład śledzie, wyprawiano się na wybrzeża Bałtyku. Odrębną dziedziną rzemiosła było rogownictwo. Do produkcji wielu pięknych przedmiotów wykorzystywano na ogół poroże jeleni. Wymagało ono zmiękczenia poprzez moczenie, a następnie gotowanie w rozmaitych roztworach. Dalsze etapy pracy wyznaczały czynności związane ze struganiem, piłowaniem, wygładzaniem powierzchni, wierceniem otworów i wreszcie zdobieniem. Wykorzystywano rozmaite narzędzia, jak strugi, piłki, świdry czy pilniki. Do najstarszych zajęć uprawianych przez człowieka i praktykowanych również w średniowieczu należało wikliniarstwo. Na ogół stanowiło ono domenę kobiet, które wyplatały potrzebne w każdym gospodarstwie kosze. W średniowieczu używano wiele przedmiotów wytworzonych ze skór zwierzęcych, jak buty, pasy, rzemienie, a także części oporządzenia jeździeckiego. Proces przygotowania skóry do obróbki był jednak długi i żmudny. Tutaj obserwujemy jeden z jej etapów, polegający na skręcaniu i rozciąganiu, który w połączeniu z natłuszczaniem nadawał jej elastyczności i miękkości. Ówczesne gospodarstwa dążyły do samowystarczalności. Dlatego też wiele prac związanych z wytwarzaniem narzędzi, odzieży i przedmiotów codziennego użytku wykonywano w obejściu domowym. Wyjątkiem była metalurgia, która wymagała znacznej wiedzy i umiejętności. Żelazo pozyskiwano z reguły z darni łąkowych.
Na tych surowcach opierała się cała wytwórczość metalurgiczna wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny. Do wytopu surowca wystarczały niekiedy proste paleniska, ale używano również pieców naziemnych, tak zwanych dymarek, zbudowanych z kamieni lub gliny, do których niezbędny wdmuch wtłaczano sztucznie przez specjalne otwory. Ze względów bezpieczeństwa produkcję żelaza prowadzono poza obrębem zabudowań wiejskich lub grodowych, z reguły w pobliżu występowania złóż rudy. Uzyskane w trakcie tej pracy żelazo dymarkowe, łupę, przynoszono do osady celem dalszej obróbki. Kowal był najważniejszym rzemieślnikiem średniowiecza, sytuującym się na pierwszym miejscu uprawianych wówczas zawodów. Kuźnie funkcjonowały w wielu wsiach, a ci najlepsi znajdowali zatrudnienie w pobliżu grodów i klasztorów. Spod ich ręki wychodziły miecze, topory, a także groty włóczni i strzał, wchodzące w skład uzbrojenia ówczesnego wojownika. Do jej produkcji używano już techniki damasceńskiej, polegającej na umiejętnym zgrzewaniu i skuwaniu kawałków stali oraz żelaza. Kowal dostarczał także wielu narzędzi, np. sierpów, półkosków, żelaznych radlic, czy też przedmiotów niezbędnych w każdym gospodarstwie, noży, krzesiwek, szydeł, różnego rodzaju okuć. Umiejętności kowala budziły szacunek w społeczeństwie. Niejednokrotnie bowiem łączył swój fach z pracą metalurga, poszukującego złóż rudy darniowej i wytapiającego z niej potrzebny surowiec. Spoglądano na niego z podziwem i nierzadko uważano go za czarownika, ujarzmiającego ogień i posiadającego nadzwyczajną moc. Mieszkańcy wczesnośredniowiecznej Wielkopolski byli przede wszystkim społeczeństwem agrarnym. W tamtych czasach praca na roli była zajęciem trudnym. Już samo przygotowanie pola kosztowało wiele wysiłku. Nierzadko trzeba było wykarczować kawałek lasu, a ziemię uwolnić od korzeni, zarośli i różnych chwastów. Orkę prowadzono przy użyciu radeł drewnianych, niekiedy zaopatrzonych w żelazne radlice, do których zaprzęgano parę wołów. Zwierzęta te były niezwykle cenione w każdym gospodarstwie rolnym. Wykorzystywano je często do przewożenia różnych przedmiotów, nieraz na znaczne odległości. Znajdowały również zastosowanie do wielu ciężkich prac. We wczesnym średniowieczu pola najczęściej obsiewano prosem, pszenicą i żytem. Zbiory zbóż dokonywano przy użyciu sierpów. Same żniwa stanowiły ważne wydarzenie, w którym uczestniczyć musieli wszyscy członkowie społeczności. Nierzadkie były również przypadki udzielania pomocy sąsiedzkiej. Ziarno po wymłóceniu przechowywano w spichrzach lub jamach zasobowych. Zaś do dalszego przetwarzania używano prażnic, żaren rotacyjnych oraz stęp. Czas następujący po żniwach pozwalał na organizowanie świąt czy też wypraw wojennych, w których zbiory przeciwnika stawały się cennym łupem. Wojowie występowali do walki z toporem, mieczem i włócznią, a przed ciosami chroniły ich tarcze, hełmy i kolczugi. Bitwę poprzedzały na ogół wyzwiska i obelgi, a całe starcie zamieniało się w serię pojedynków. Siła i odwaga, a także gotowość niesienia pomocy innym były niezwykle cenione. Wspólnie przebyte wojny cementowały więzi wewnątrz drużyny, która zawsze występowała z poświęceniem u boku swego księcia. Zwycięstwa odniesione w bitwach podtrzymywały autorytet władcy. Chwałę jego panowania mierzono czynami na polu walki, o których przez długie lata opowiadano z podziwem i szacunkiem. Państwo piastowskie rodziło się w ogniu konfliktów międzyplemiennych. Z południowej Wielkopolski znamy wiele grodzisk, na których archeolodzy odkryli ślady walk i pożarów, wyznaczających kres ich funkcjonowania. W Zgliszczach znajdowano także dobytek mieszkańców warowni, pozostawiony na pastwę ognia w chwili, gdy ratowano już tylko własne życie. Zniszczonych grodów z reguły nie odbudowywano, stawiano natomiast nowe, obsadzane książęcą załogą, która egzekwowała na rzecz swego władcy daniny oraz pominności nałożone na ludność podbitych terenów. Z czasem wygasła pamięć o dramatycznych walkach. Zatarły się różnice między zwycięzcami a pokonanymi. Zrodziły się natomiast nowe więzi,
które pozwoliły państwu piastowskiemu przetrwać najtrudniejsze kryzysy.